To chyba możemy zacząć drugą część dzisiejszego wykładowego dnia. E, proszę już o wygodne rozsiadanie się na tych krzesełeczkach. E, przygotowywanie umysłu do pochłaniania kolejnych e, niesamowitych treści, które tym razem zaprezentuje nam e, Tomek Pawłowski-Jarmułajew, e, kurator, e, także performer, no, specjalizujący się w. Performatywnym kuratorstwie, a także kucharz, no, pewnego rodzaju osobowość e, zarówno artystyczna, te, kuratorska, co i towarzyska, e, no, Tomek ma na swoim koncie wiele wystąpień performatywnych oraz wystaw, e, wśród których warto wymienić e, na przykład niedawną wystawę, również galerii Arsenał w Białym Stoku, Nostalgia i Trauma w sztuce Białego Stoku i Podlasia, no, bardzo błyskotliwa wystawa, którą przy okazji miałam też e, sposobność zrecenzować pozytywnie. E, właśnie dlatego tutaj Tomek jest z nami. <laughs> e, także Tomek przygotował swojego czasu świetną wystawę Przyjaźni Moc w lokalu 30 w Warszawie. Jest także, był także kuratorem ósmego triennale młodych, zwanego otwartym triennale. W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które się wsławiło jako taka najbardziej awangardowa edycja tej imprezy, właściwie można powiedzieć, takie antytriennale. Tomek przedstawi nam wykład o prowadzanie strategie performatywne w praktykach kuratorskich. Tak. A i mikrofonu nie potrzebuję, prawda? Masz swój. Mamy, tu widzimy, dobra. E Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję, Karolina, za zaproszenie do wygłoszenia tego wystąpienia. I tutaj pierwszy raz mam przyjemność wykładać w szkole doktorskiej i jest to niewątpliwy zaszczyt. Wręcz chciałbym powiedzieć, że się nawet trochę stresuję. Ale to, że widzę znajome twarze tutaj na publiczności, e, pomaga mi poradzić sobie z tym stresem. E, nie, niewątpliwie jest to moje e, e, ogromne osiągnięcie w praktyce dydaktycznej i pedagogicznej e, nauczanie studentek, doktorantek. E, kiedy. Po, bo ja e, muszę Wam powiedzieć, że. Jestem osobą średnio wykształconą, jestem absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Niestety studiów skończyć mi się nie udało, więc jako osoba ze średnim wykształceniem występująca na tej katedrze doktoranckiej właśnie trochę się stresuję, ale też już chwaliłem się tym rodzinie która jest pod ogromnym wrażeniem. Moja ciocia Helusia powiedziała z Kuźnicy, skąd pochodzę. No była w szoku. Po prostu. Jak to ja po prostu uczę doktorantów i doktorantek? No ale tutaj zostałem zaproszony przez Karolinę i opowiem to, co wiem o performatywnych praktykach Performatywnych strategiach, w praktykach kuratorskich, czym się zajmuję właśnie bardziej w, pra w praktyce niż w teorii. A tutaj trochę o mnie. Właśnie ja pochodzę z Podlasia, ze wspomnianej miejscowości Kuźnica, która jest na granicy polsko-białoruskiej. E, mieszkam częściowo w Białymstoku. Jestem też e, związany e, jako osoba współpracująca regularnie z Galerią Arsenę w Białymstoku, gdzie e, odbyła się moja ostatnia większa wystawa Świadnie wierzył zdom, nostalgia i trauma w sztuce Stoku i Podlasia, która dotyczyła właśnie e, tych podlaskich korzeni i prezentowała pracę artystek i artystów pochodzących z tamtego regionu. E, I Podlasie jest dla mnie bardzo ważnym punktem odniesienia, takim e, Takim miejscem, w nie tylko w którym mieszkam i pracuję, ale też do którego wracam i z którego, jakby, wywodzi się uh, również zwłaszcza moja uh, praktyka uh, kulinarna, bo jako kucharka gotuję przede wszystkim uh, jedzenie. Uh, jedzenie uh, właśnie mocno inspirowane kuchnią podlaską, uh, kuchnią mojego regionu, która jest bardzo smaczna i bogata w wiele wpływów e, kuchni z różnych kultur. E, ale może o tym trochę później. E, ja oprócz tego jak Karolina wspomniała, e, oprócz, e, cieszę się, że się zgadzamy a propos highlightów w mojej karierze kuratorskiej, czyli wystaw w Arsenale, wysta Trinale Młodych Worońskich oraz wystawie Przyjaźni Moc w Lokalu 30. Oprócz tego, że kuratoruję wystawy i projekty ym, wystawiennicze czy kuratorskie, y, właśnie również zajmuję się gotowaniem w, w kontekście sztuk wizualnych. Ostatnio rozwijam również karierę właśnie dydaktyczną jako profesor Tomek, y <grymne> ponieważ miałem przyjemność prowadzić warsztaty, wykłady i takie sesje edukacyjne, czy pracować w kontekście edukacji artystycznej. I tej alternatywnej, ponieważ pracowałem dla takich projektów edukacyjnych jak szkoły letnie, czy obozy dla młodzieży, ale miałem niedawno również przyjemność prowadzić zajęcia na uczelniach artystycznych, między innymi wspomnianej pracowni e, Nowe Media AW na, Uniwers na Akademii Sztuki w Pradze prowadzonej przez Darinę Alster i Liwową, o których wspominała Kasia. E, no i ja również oprócz tego Piszę, jestem autorem tekstów i wywiadów. Czasem u mnie, jak, jakieś, jak uda mi się dowieść tekst na czas, to coś się publikuje, ale publikuję głównie rozmowy i oprowadzam wycieczki. I dzisiaj, jakby na tych oprowadzaniach się skupimy, no, ale tak jak Karolina również wspomniała, ja też w swojej jakby różnorodnej praktyce mocno podkreślam. Korzystam z performance'u czy z takich jakby performatywnych strategii. Um, bardzo lubię wystąpienia publiczne, e, bardzo lubię też oprowadzania i te wystąpienia i moje, moje takie mm, to, w jakiej roli występuję, zwykle mm, jest a, związane raczej z a, pewnego rodzaju rozrywką, e, która jest dla mnie bardzo ważna. I w dzisiejszym wykładzie, dzisiejszy wykład tutaj pozwolę sobie przeczytać ten e, wspaniały opis, który napisałem <noise> dwa miesiące temu. E, wykład dotyczyć będzie związków performance'u z praktykami kuratorskimi na przykładzie wybranych prac artystycznych, sylwetek i projektów kuratorskich oraz własnej praktyki wykładowców skupić się na potencjale performance'u jako jednego z możliwych narzędzi pracy kuratorskiej. Tytułowe oprowadzanie przywołuje typową performatywną sytuację z udziałem osób kuratorskich, w której obecne fizycznie na żywo prezentują i powiadają publiczności o wystawach. Zazwyczaj wchodzą wówczas w pozornie neutralną rolę i tutaj zaznaczam, że może nam się wydawać, że oprowadzając po wystawach, Generalnie ja wychodzę z tego z założenia, że każde wystąpienie publiczne jest e, znaczące, niesie jakieś, powiedzmy, treści i obecność i e, nie ma po prostu jakby neutra neutralnej czy obiektywnej roli, kiedy występujemy publicznie. E, I to też będzie, powiedzmy, statement mojego, moje, mojego wystąpienia. E, dzieląc się swoją koncepcją, researchem, przekazując wiedzę oraz medując między dziełami a publicznością, jaki obraz kuratora, kuratorki wyłania się w trakcie oprowadzania, a także innych publicznych wystąpień oraz jak można go przekraczać. Podczas wykładu wykładowców skupi się na tym, jak performowanie kuratorstwa pozwala rozgrywać wizerunkowe stereotypy dotyczące roli kuratorki. Rozpiętej między funkcją eksperta, gospodyni mówczyni, wodzireja, menedżerki i wielu innych, jak też pozwala redefiniować relacje władzy oraz instytucjonalne hierarchie w polu sztuki. I w teorii mój wykład będzie dotyczyć tego. W praktyce będę mówić bardzo dużo o sobie, ponieważ jakby jakkolwiek znam się na pewnych rzeczach, w niektórych kręgach jestem nazywany olszowistą, czyli specjalistą do spraw. Sztuki Dominiki Olszowej, gdyby była taka dziedzina jak olszowistyka na uniwersytetach, byłbym jedną z czołowych specjalistek obok o, obecnej tu Karoliny Plinty, na przykład, która też mogłaby być uznawana za olszowistkę, jako badaczka sztuki Dominiki Olszowej. Nie mniej, Niemniej, najwięcej wiem niewątpliwie o, o, o tym, co ja robiłem sam. <sum> W tej dziedzinie nie ma osób, które znają to temat lepiej, dlatego też na tym się tutaj skupię. Ja też jakby wcześniej wspominałem o tym, o swoim backgroundzie, czyli na przykład o Podlasiu i o swoich przygodach, o swoich przygodach, o swoim backgroundzie edukacyjnym, które nie wzięły jakby to, że na przykład nie skończyłem studiów, nie wzięło się z niczego. E, otóż ja trudno było mi się odnaleźć w roli e, studenckiej i dużo lepiej czuję się w, tutaj. <gryitez> więc. E, więc tak naprawdę, no, no tak, a jakby nie bez powodu nie zaliczyłem studiów, bo o, właśnie może o tym też powiem trochę na koniec, ale to było też związane z. Pewnego rodzaju wyborem czy lenistwem związanym z tym, że nie chciało mi się czytać i pisać. I w związku z tym, że nie chciało mi się czytać i pisać, to jest również obecne w mojej praktyce kuratorskiej. Ja swoje projekty, swoich projektów nie opieram na, na teoriach, na jakichś, albo że bardzo rzadko korzystam powiedzmy, z. Podpieram swoje powiedzmy, projekty kuratorskie pewnego rodzaju dyskursem, czy takimi badaniami przeprowadzonymi z użyciem narzędzi akademickich czy researcherskich. Mój research jest jakby raczej intuicyjny i opiera się na, mm, na takim lived experience. Sorry, że czasem będę wtrącać angielskie słowa, ostatnio dużo spę czasu spędzam za granicą i zapominam polskiego. Uh, więc lived experience jest jakby czymś, co mnie bardzo jakby interesuje. Bardzo często jakby odnoszę też swoje projekty do tego, czego sam jakby doświadczam, czego sam doświadczyłem, ale w, w pracy z artystami i z artystkami również interesują mnie w dużej mierze, interesują mnie w dużej mierze również ich historie życiowe, uh, ich uh, doświadczenia i backgroundy. E, więc e, na nich również w pewien sposób się skupię tutaj. E, więc czym jest dla mnie e, w tym wykładzie, czym jest, na czym, o czym będę Wam opowiadać tutaj? Czym jest performowanie, kuratorstwa? No nie będę dzisiaj Wam opowiadać o e, kuratorowaniu i wystawianiu performanceu, czyli czymś e, takiej, powiedzmy, e, zagadnieniu w. W ramach jakby studiów kuratorskich, czy w ramach praktyki kuratorskiej, która się zastanawia nad tym, jak można pracować z kuratorsko, z performancem, jak można go co to znaczy wystawiać performance, jak performance, jaki status ma performance w ramach wystawy przestrzeni wystawienniczej. Tym nie będę się dzisiaj jakby zajmować. Nie będę się również zajmować jakby momentami, w których kuratorki i kuratorzy występują w delegowanych performance'ach, czy po prostu pełnią pewną rolę w projektach artystów i artystek. Czyli sytuacji, którą widzimy na zdjęciu, tutaj takiej ilustracji, załączam ją, pracy Katarzyny Kozyry, cheerleaderka. Wideo wykonanego w 2006 roku na jej wystawę casting w Zachęcie, której właśnie kuratorką były e, Hanna Wrublewska po środku i Julia Leopold. Wówczas Katarzyna Kozyra jakby zaprosiła kuratorki oraz e, wówczas ówczesną dyrektorkę Zachęty, Agnieszkę Morawińską, do tego, żeby były chórkami w mm, jej performensie. Czyli też w pewien sposób wyszły ze swojej strefy komfortu i tam zaśpiewało i zatańczyły, co nie bardzo jakby, nie wychodziło im tak to super, jakby nie było tak do rytmu. To był raczej taki mm. <laughs> amatorski hurek. <laughs> Ale tym się też nie będę zajmować, chociaż to jest e, ciekawe. Mnie interesuje, a, i to też pra jakby praktykuję i praktykowałem w ramach różnych e, projektów, to jak na przykład performance może być ramą wystawienniczą i w której a, również sama obecność i rola osób kuratorskich jest pewnego rodzaju jakby środkiem przekazu, czy środkiem ekspresji. Interesuje mnie również to, a, image, wizerunek osób kuratorskich oraz trendy, a, <grywki> w jaki sposób trendy modowe oraz a, a, Wizerunkowe, czyli jakiego rodzaju vibe i stylowe y, y, osoby kuratorskie y, prezentują i y, y, y w jaki sposób, jakby roztaczając pewnego vibe, pewnego rodzaju vibe i stylowe również y, ucieleśniają swoje zainteresowania badawcze i kuratorskie, to znaczy w jaki sposób poprzez modę y, czy wizerunek. E, również e, w pewien sposób, jak e, komentują lub odnoszą się do tego, czym się zajmują kuratorsko. Interesuje mnie również cosplay, czyli e, w jaki sposób można z tymi ro, z tą, z tą, jak, w jaki sposób można tę ro, rolę kuratorską rozbijać i jak ją świadomie rozgrywać. E, jak można właśnie odgrywać rolę eksperta, tak jak ja teraz. Widzicie mój tutaj garnitur. Gospodyni, mówczyni, wodzireja, czy menedżerki. Ponieważ są takie teorie, jeśli chodzi o wiedzę. Mało jest jakby, mało jest wiedzy dotyczącej zakresu mojego wykładu, czyli jakby E, osób kuratorskich, które również performują, a zwłaszcza mało jest, mało jest e, takiej akademickiej wiedzy dotyczącej tej e, części modowej. E, ale e, w, w tekstach dotyczących praktyk kuratorskich i związków z performancem e, jest jakby, jest taka, znalazłem może ze dwa czy trzy takie teksty czy publikacje, które łączą, które wprowadzają taką perspektywę na E, zastanawiają się nad pracą kuratorską z, jakby z takiej perspektywy choreograficznej, gdzie można jakby potraktować właśnie um, nawet e, taką e, logistykę administracyjną jako pewnego rodzaju, e, cho, jakby niewidzialną choreografię, czy właśnie e, też myślenie jakby o wystawie jako o takiej przestrzeni zmiennych relacji. E, i, no ale gu, większość tekstów dotyczących jakby kuratorowania i performance'u dotyczy właśnie tego jak się kuratoruje. E, dotyczy performatywnych wystaw i wystawiania performance'u przede wszystkim. Potem opowiem jeszcze o jednym. No i jakby mm, ostatnim zagadnieniem jest również to w jaki sposób jakby po, poprzez jakby e, osobowość, wystąpienia publiczne, e, również wybór pewnego rodzaju a, jakiś gestów, a, można przełamywać powiedzmy takie typowe a, normatywne kody kuratorskie, czyli jak można wychodzić poza a, stereotypowy żargon, jak można a, też w pewien sposób, a, w jaki sposób można dealować z takimi sytuacjami, w których a, osoby kuratorskie a, dystrybuują pewnego rodzaju władzę, bo z tym można sobie radzić w różny sposób. Niektóre osoby jakby to jakby udają, że tego nie ma, niektóre osoby to wręcz tego nadużywają, a mnie to jakby interesuje jakieś takie, taka trzecia ścieżka, w której <głos》> można o tym mówić i w jakiś sposób um, też z tego korzystać. No i jeśli chodzi o ten jakby stereotypowy portret um, taki mm, normatywny E, portret czy wizerunek kuratora i kuratorki. E, on był e, e, on był powiedzmy tematem wielu e, prac artystycznych i. O, tutaj jest. Wielu prac artystycznych e, i realizacji powiedzmy z, z, z dziedziny krytyki instytucjonalnej, które jakby artyści właśnie. An raczej analizowali, i analizują e, te relacje władzy i hierarchię w polu sztuki. Tutaj jest taka moja jedna z. Bardzo lubię pracę grupy Azorro, ponieważ oni też e, zajmowali się w dużej mierze taką krytyką instytucjonalną, która była również komedią, e, czyli uwzględniała jakby dużo m, poczucia humoru i ta praca Portret z Kuratorem w tle to zapis ich. Takiego działania, w której oni chodzili sobie na wernisarze i ustawiali się w takiej pozie, gdzie e, pomiędzy nimi gdzieś tam w tle e, uchwytywani, uchwytywane były osoby kuratorskie. E, I to jest też, to, to był początek lat dwutysięcznych. Swoją drogą to też jest bardzo trendy jeszcze. Dwutysięczne mm, lata. Ale to też taki moment, który uchwytuje jakby ten moment w rozwoju po prostu instytucjonalnego świata sztuki w Polsce rozwoju instytucji w sztuce oraz jakby osób, które to pole tworzą. Gdzie mamy jakby przegląd tych różnych nazwisk i osób, które nadal w pewien sposób. Hmm. Są so, aktywne I, i, i mają pozycję władzy. I, I to, jakby ta praca akurat też uh, w kontekście tamtego momentu um, mówi jakby o tym, też jak się profesjonalizowało uh, polskie pole sztuki i jak te Pozycje kuratorskie, również pozycje kuratorów i krytyków, jak one też się wykluwały i role. E, więc mamy tutaj zestaw tych nazwisk, prawda? I taki raczej taki wskazujący na to, że między nami są, na tych naszych wernisarzach są osoby ważne i ważniejsze. E, ja tutaj na przykład, jako że bardzo lubię. Pracę grupy. A, chciałam powiedzieć też, że ja głównie na tym wykładzie będę się skupiać raczej na polskim polu sztuki, bo one jest moim głównym, bo to jest kontekst, w którym głównie pracuję i którym się w dużej mierze interesowałem też, o którym najwięcej wiem. Więc tutaj na przykład macie, jakby tutaj pozwoliłem sobie. Zamieścić taki slajd, który jest cytatem z pracy supergrupy Azorro. Eee, cytatem, jaki eee, zrealizowaliśmy wspólnie z duetem Pollen Performance. Duet Pollen Performance to też był taki duet założony przez Jo, Justynę, Justynę Łoś i Mikołaja Słupczaka jeszcze podczas ich studiów na ASP w Warszawie, i oni również realizowali taki rodzaj krytyki instytucjonalnej, której w taki satyryczny sposób mapowali i komentowali te relacje władzy, czy różne sytuacje związane właśnie z polem sztuki, z pozycją też jakby młodych artystów i performanceu. To był performance, który zrealizowaliśmy na Snapchacie 6 stycznia 2016 roku w dzień Święto Trzech króli. I pomysł na ten performance polegał na tym, że wspólnie z Justyną i Mikołajem stworzyliśmy taki orszak trzech króli, w których było dwoje króli: Justyna i Mikołaj, prawda? I kurator, czyli ja. I ten performance na czacie był, był, można było go oglądać właśnie um, na aplikacji, na koncie Snapchat duetu Poland Performance i on uwzględniał jakby taką dramaturgię, w której jakby najpierw były przygotowania e, do wyjścia na miasto, do takiego jakby stworzenia takiego orszaku. To było tak Później jakby, na, jakby wyszliśmy na ulicę Warszawy, żeby w pewien sposób kolendować. E, z, z kolendą e, na melodię piosenki Mędrcy Świata. Opowiadającej właśnie o Trzech Królach, e, tylko jej tekst został przepisany e, w taki sposób, żeby opowiadać o, o performance, o miejsc, o statusie performanceu w ramach, o, w kontekście właśnie i wystaw, i rynku sztuki, o sytuacji ekonomicznej artystów, ponieważ myśmy kolendowali, ale również zbieraliśmy pieniądze. Więc e, idąc tak po prostu. Szliśmy na ulicę. Long story short. Ludzie spotkani przypadkowo na ulicy dali nam pieniądze. <grym> kiedy poszliśmy pod um, Fundację Galerii Foxal, to rozładowała nam się bateria w aparacie, więc już nie można było filmować, udało nam się baterię doładować. I kiedy już e, na końcu tej jakby ostatnim. ostatnim e, Przystankiem na naszej trasie kolędniczej był wówczas MSN i kiedy uh, jakby Justyna, bo Justyna i Michał, Justyna i Mikołaj, kurczę, mam nadzieję, a, to się nagrywa. Mam nadzieję, że Mikołaj tego nie ogląda. Uh, kiedy Justyna i Mikołaj, um, śpiewali tą kolędę, zostali upomnieni, jak ich nagrywałem. Zostali upomnieni przez uh, osobę pilnującą wystawy, że to nie jest miejsce na to, żeby wykonywać takie rzeczy. Więc e, ostatecznie jakby ta, to pragnienie jakby zaistnienia i bycia włączonym. Mm. I, a, ruszmy myszką, dzięki. E, I gdzieś tam wystąpienia jakby w tej e, najbardziej prestiżowej instytucji e, no okazała się niemożliwe. E, a to właśnie przypadk ludzie, mieszkańcy Warszawy bardziej docenili e, naszą kolendę. E, ale chciałam, jakby, opowiadam o tym przykładzie też dlatego, że to był mój początek, jakby początek mojej pracy. Ja też bardzo e, wówczas na tamtym etapie wspólnie jakby z Justyną, a zwłaszcza z Mikołajem, który i też prowadził takie pismo periodyk akademicki bardzo interesowaliśmy się tym właśnie jak funkcjonuje yy, świat sztuki w jaki sposób yy, można yy, jakby też yy, no w jaki jakby też bardzo się interesowaliśmy powiedzmy potencjalnymi ścieżkami kariery i tak naprawdę jakby ta krytyka instytucjonalna była sposobem na rozpoznawanie tych mechanizmów, również po to, żeby e, móc je powielać. E, mówiąc w skrócie, e, czy jestem dumny z tamtego okresu? Trudno mi powiedzieć. E, na pewno on się wydarzył e, i przyniósł mi jakby dużo przygód. E, Tutaj chciałem jakby również po, jakby pokazać jakby e, tę pracę i tę wystawę, tak naprawdę, ponieważ właśnie to była pierwsza taka sytuacja, w której ja wystąpiłem w roli właśnie kuratora i kuratorki, czy osoby kuratorskiej. E, co później również e, kontynuowałem i o czym Wam potem po opowiem. Może jakby jeszcze sięgnąc do takiej jakby historii historii e, Dziedziny, jaką jest kuratorstwo, jej początki, a jakby takimi ojcami, pierwszymi, powiedzmy takimi ikonicznymi osobami, które wprowadziły a, myślenie o zawodzie kuratora. Jest a, Harald Ziemann ze Szwajcarii, oraz ale dla mnie bardzo inspirującą jakby postacią jest również Seth Zieglaub. A, a to są takie osoby, które pracowały. Za, ale pewnie, pewnie je znacie, skoro studiujecie sztukę, prawda? Oni o, o tych osobach nam opowiadają na wykładach czasem. Ale ja chciałem powiedzieć, jakby wspomnieć jakby te nazwiska, no bo to też jest jakby to, to są też takie osoby, jakieś jak się właśnie bardzo interesowałam kuratorstwem i czytałem książki, między innymi tę książkę, która Hansa Ulisia a Brief History of Curating, które jest zbiorem rozmów. Z kuratorkami, z pionierami kuratorstwa działającymi od lat 60. Właśnie między innymi tymi dwoma osobami. To wówczas dla mnie właśnie bardzo inspirujące były te osoby kuratorskie, które pracowały przede wszystkim z artystami konceptualnymi, bardzo blisko się z nimi przyjaźniąc, szukając jakby różnych sposobów prezentacji sztuki niematerialnej również przełamując konwencje wystawiennicze i w przypadku na przykład Seta Zieglauba w jego e, mm, galerii, którą prowadził e, w Nowym Jorku, on jakby, je, jego obecność jako też mediatora w ramach eksperymentalnych formatów, które realizował była bardzo istotna. No a z kolei Harald Zimmer wprowadził jakby myślenie o wystawie jakby też jako jakby takiego zbiorze niematerialnych relacji, czy też e, e, taki rodzaj powiedzmy e, zbliżył powiedzmy e, rolę kuratora do, ro, do roli również reżysera teatralnego, e, czyli osoby, która jakby operuje również jakby pewnego rodzaju czasem i doświadczeniem. No i powiedzmy taką jedną z postaci kuratorskich kuratorek e, k, w, w Polsce, które e, m, m, o, ostatnio, jakby, której, której praktyka ostatnio, jakby, zostaje instytucjonalizowana jako interesująca w, w ramach wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest Anka Ptaszkowska. E, ja jeszcze tej wystawy nie widziałem, od razu mówię, <grym> e, praktykę An Anki Ptaszkowskiej znam jako tako. Raczej z opowieści, a więc tutaj się podsłużę um, tym y, fragmentem tekstu prasowego. Ponieważ Anka Ptaszkowska działa jednocześnie jako krytyczka, galerzyska organizatorka wystaw, w 1966 roku wraz z grupą krytyków i artystów zakłada galerię Foxal, której program współtworzy, pisze manifesty blisko, współpracuje przyjaźnie z artystami i artystkami. E, takim innym teoretykiem czy kuratorem w Polsce też był Jerzy Ludwiński, który, którego bliskie kontakty z artystami były jakby ważną częścią, i to jest coś, co, coś, co ja bardzo e, też cenię i co staram się realizować. To znaczy, ja zawsze do tej pory mówiłem, że dla mnie e, właśnie takie relacje e, towarzyskie są bardzo ważne. To znaczy, że ja pracuję przede wszystkim z Ludźmi i z konkretnymi osobami, niekoniecznie jakby z ideami czy obiektami. I też ten element, e, przy, jakby spędzania czasu, tworzenia jakiegoś takiego uczestniczenia w środowisku, takich relacji towarzyskich i przyjaźni, jakie w ramach też współpracy się nawiązują, zawsze były dla mnie bardzo ważne i są. E, tego również dotyczyła w pewien sposób. Wystawa Przyjaźni Moc, o której Karolina wspomniała, którą e, realizowałam w 2017 roku w Galerii Lokal 30 w Warszawie. E, ale tutaj, jakby, wprowadzam e, ten przykład Anki Ptaszkowskiej, ponieważ właśnie dwa dni temu e, moją uwagę zwrócił taki post Doroty Monkiewicz, również kuratorki, która, e, czy organizatorki teoretyczki, krytyczki, kuratorki, która swoją Karierę zaczynała przyjaźniąc się z artystami, uczestnicząc jakby blisko w współtworząc tak od, od środka, środowisko e, artystyczne, napisała tak. Korci mnie, żeby skomentować wystawę, która przed chwilą, którą przed chwilą widziałam, ale może raczej napiszę tak, drzewiej, żeby zostać znaczącą kuratorką, kurat a może, może zachowam oryginalne e, pisownię. drzewiej, żeby zostać znacząca kuratorka, Trzeba było umieć dobrze gotować i prowadzić otwarty dom oraz umieć pić wódkę. No i mieć bogate ży życie romansowe, życie, życie romansowe, ale gotowanie to jednak na pierwszym miejscu. No i co? E, tutaj w tym przypadku Dorota Monkiewicz dewałuje e, nieortodoksyjne narzędzia kuratorskie, jakimi mogłoby być właśnie gotowanie, prowadzenie otwartego domu. Picie wódki z artystami oraz bogate życie, rom, życie romansowe. Ja szczerze powiem, że e, każda z tych rzeczy, a zwłaszcza, ale zwłaszcza gotowanie na pierwszym miejscu, jest czymś, co ja w swojej praktyce kuratorskiej realizuję. I tutaj na przykład widzicie kilka slajdów z, moj, z, z, mojej, e, z mojego bogatego dorobku, w którym e, po lewej, w górnym rogu jest to zdjęcie. Z, ze spotkania z Piotrem Urbańcem w ramach a, a, takiego projektu. A, to nie był właśnie projekt właśnie w ramach takiej inicjatywy, którą nazywałem, która się nazywała Cykl, ale było to tak naprawdę program spotkań i mikrorezydencji w mieszkaniu, w którym wówczas mieszkałem w Poznaniu. A, ja to realizowałem przez trzy lata wspólnie z różnymi osobami współlokatorskimi. I to polegało przede wszystkim właśnie na e, organizowaniu libacji i, takich, e, i nawiązywaniu jakby relacji z artystami. Ja wówczas jakby zapraszałem artystki i artystów na takie kilkudniowe pobyty, żeby się pochęgałtować i one się kończyły takimi spotkaniami, na których zawsze również gotowałem. Tam tak właściwie podczas a, a, realizacji tego programu w mieszkaniu a, ja zacząłem tak a, gotować i y, przyjmować gości i właśnie e, być taką jakby gospodynią i myśleć też o jakby gościnności, czyli hospitality, jako e, ważnej części mojej praktyki kuratorskiej, która się rozwinęła do tak naprawdę profesji. E, tutaj po lewej stronie widzicie właśnie jak sobie gotuję podczas szkoły letniej School of Kindness w Sofi, czyli takiego projektu edukacyjnego, z którym jestem od trzech lat już związany jako właśnie kucharka. Ja, ja mam właśnie okazję gotować e, przede wszystkim w ramach edukacji artystycznej, w ramach różnych jakby projektów e, artystycznych e, i w ten sposób właśnie również zarabiam. Więc e, kiedy Dorota e, Monkiewicz pisze o tym, że gotowanie, e, gotowanie e, powinna umieć gotować, żeby zostać ważną kuratorką, ja się z nią znaczy, nie zgadzam się z tym, że ona powinna to robić, ale uważam, że to jest jedna z możliwych ścieżek w, w ramach których można jakby tę praktykę kuratorską realizować, ponieważ on, to jest związane również właśnie z gościnnością, tworzeniem jakby przestrzeni i warunków do. Ja na przykład jako kucharka gotująca dla edukacji artystycznej odżywiam nie tylko jakby ciała, ale również umysły studentów i studentek, czyli <noise> przekazuje pewnego rodzaju energię i wiedzę, dzięki której oni stają się wspaniałymi artystami i artystkami. Eee, I ja też chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie na przykład, te, jakby to doświadczenie gotowania jest dla mnie też takim sposobem na, eee, dla, dla mnie też jest sposobem na rozwijanie się, ale też jakby pozostawanie mimo tego, że nie do końca jakby. Nie, nie robię projektów kuratorskich, czy nie robię e, sztuki, ale po prostu pozostaję w pewien sposób jakby w networku i dzięki jakby gotowaniu w, w różnych sytuacjach poznaję ludzi. No ale ostatnie, czyli życie romansowe, tutaj na przykład macie właśnie taki projekt, który realizowałem przez lata ze swoim byłym partnerem. Rafałem Żarskim. Mieliśmy to się nazywał Muzealne Biuro Wycieczkowe i był taki, taką kłazy firmą którą tak naprawdę też w pewien sposób wymyśliliśmy sobie i performowaliśmy. Mieliśmy taką rzeczywistość, w której jesteśmy biurem podróży, mamy wizytówki, otwieramy siedzibę w ramach Muzealnego Biura Wycieczkowego organizowaliśmy właśnie oprowadzania performatywne, e, głównie jakby w galeriach i poza nimi, spacery. I takie różne sytuacje, które polegały przede wszystkim na byciu razem. Więc a, to e, jak najbardziej, właśnie jeśli chodzi o te takie nieortodoksyjne języki i sposoby realizowania praktyki kuratorskiej, które wychodzą poza a, jakby takie tradycyjne formy, czyli pisanie tekstu, organizowanie wystaw i research. A, to mnie interesuje. A, tak samo jak interesowało Ankę Ptaszkowską. Powiedz Ale nie interesuje to Doroty Monkiewicz, jak wiemy. Więc teraz jakby kolejne, a, kolejna część, która dotyczy. A, a, Boże święty. Czy ja już mówię za długo? Nie, wskazuje czas. A, dobrze, dobrze. Mam jeszcze 15 minut. Postaram się wyrobić, bo po prostu w ostatniej części chcę mm, też zdradzić kilka przepisów na udane oprowadzanie. <grytanie> Ale tutaj właśnie chciałem e, zwrócić uwagę na e, wizerunek i e, na różne jakby trendy modowe w ramach e, praktyk kuratorskich, bo jest tak, że e, kuratorzy i kuratorki właśnie takim. Podstawowym i takim jakby najbardziej jakby profesjonalnym, związanym jakby z performowaniem pewnego rodzaju profesjonalizmu kuratorskiego byłby styl smart casual, czyli między innymi taka kuratorska czerń, ładne, dobrze skrojone, eleganckie ubrania. Tutaj widzimy na przykład taką pracę Ahmeda Oguta. Które się nazywa Appointed Curators, który jakby on zrobił kolaż z takich wycinków, zdjęć, w których jakby są ogłoszenia, informacje prasowe dotyczące Appointed Curators. I zwróćcie uwagę, że oni wszyscy stoją właśnie w ten sposób, ale są też jakby w dość elegancko ubrani. Ja tutaj właśnie chciałem też wskazać na taką na kuratorkę ze Szwecji, Marię Lind, która jest też teoretyczką kuratorstwa. I była dyrektorką Kunstverein w München, dyrektorką Tęska Hall, a przez jakiś czas była również cultural, niedawno cultural attache w Szwecji, w Rosji, w Sankt Petersburgu, kontrowersyjne. Ale ona, jak widzicie, jest bardzo jakby charyzmatyczną postacią, która w swojej praktyce. Jest niezwykle profesjonalna. Jest również właśnie teoretyczką kuratorstwa, która opublikowała i redagowała wiele ważnych pozycji i książek dotyczących, jakby problematyzuje praktykę kuratorską, ale widzicie, ma te takie duże, charakterystyczne okulary. Jest świetna jakby w wystąpieniach publicznych i zawsze merytoryczna. Nie? Jest również zabawna, ale zwykle ubiera się na czarno. Um, ja kiedy oglądam. Mm. <noise> kiedy oglądam wystąpienia uh, 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 no nie zapomnijcie jej, nie? <noise> Białe włosy, czarne okulary, świetnie gadane. Ja kiedy oglądam jej wystąpienia, jestem zawsze pod wrażeniem, chcę mi się jej słuchać. I ona byłaby dla mnie właśnie takim role model profesjonalnej uh, kuratorki w stylu Smart Casual. Uh, Takim przełamaniem trochę smart casual, chociaż nadal trochę smart casual, byłyby dobranie outfitu pod temat wystawy. Co nie znalazłem tutaj odpowiedniego zdjęcia z wernisarzu, ale tutaj na przykład jest duet galerzystów z Galerii Stereo, Zuzanna Hadrys i Michał Sota, którzy wyglądają dokładnie jak sztuka, którą prezentują, czyli jakby <grytanie> czarno, minimalistycznie i dość chłodno. Ale na przykład jakby taką, wiecie, odskocznią trochę od. Tego Smart Casual byłoby, kiedy pokazujemy, kiedy kura, jakby osoba kuratorska prezentuje pracę, na której są kwiaty i ma outfit w kwiaty. <grych> Nie? E, wtedy właśnie również jakby uwzględnia to, że właśnie jej image może dopowiadać, czy w pewien sposób, jakby uzupełniać e, prezentowane treści. Bardzo ciekawym trendem e, wśród osób kuratorskich jest trend Bimbo. Czyli jakby... <głos> <głos> czyli takie wychodzenie poza taką... E, czyli bimbo, czyli jakby trend również w modzie, w którym jakby uwzględnia takie hyper femininity, wraca jakby do wczesnych lat dwutysięcznych. E, to jest jakby dobry manikur. Tutaj Laura Aman, kuratorka Kunsthalle Wien, zmienia paznokcie co trzy tygodnie i ma niesamowite hybrydy. Wszyscy jej zazdroszczą i obecnie po prostu jest Przede wszystkim w Wiedniu jakby kojarzona jako hybrydziara. A Natalia Sierlewicz wiadomo, slej, świetne ciuchy, również świetne paznokcie, generalnie jakby super vibe, a jednocześnie obie są po prostu bardzo mądrymi, ambitnymi i profesjonalnymi kuratorkami. Tylko właśnie w tym trendzie bimbo chodzi właśnie o to, że wy, jakby wychodzimy z tej takiej jakby szafki wszystko wiedzącej kuratorki, że jestem i intelektualistką, i jestem slay. Dalej kolejnym takim trendem byłaby alternatywka. Tutaj jakby o Boże, mam niski poziom. No to może mi się skończy jeszcze bateria. Albo podłączę. No i to wtedy byłby taki po prostu trend, w którym jakby uderzamy w subkultury, nie? Że jest po prostu e, praktyka kuratorska, która... E, też w pewien sposób jakby, e, interesuje się, to są zwłaszcza osoby kuratorskie pracujące z młodymi artystami i artystkami, ale promuje pewnego rodzaju subkulturowe e, ruchy w sztuce. Taką kuratorką na przykład jest Polka, pracująca w Berlinie Agnes Gryczkowska, która z kuratorką była dotychczas związana z Schinkel Pavilion, ale jest również dj ką i ma projekt muzyczny, sama jakby performuje taki godkorowy projekt muzyczny. Um, Które się nazywa Naked, i ona jakby w swojej stylu wie właśnie jest taką uh, got, uh, i taką też sztukę jakby trochę prezentuje. A tutaj, jakby tutaj, Curator to Watch to moja koleżanka z Poznania Gabi Skrzypcze, która jest teraz asystentką w galerii Łęctwo, ale Gabi jest również związana na przykład ze środowiskiem kulirowym w Poznaniu, jest członkinią House of Orzeczenia dragowego Domu Poznańskiego, I jakby te tematy również jakby. Um, jakby interesują ją mm, kuratorstwo. Jest kurator też net, czyli osoba, która bardzo dużo czyta <grytanie> i name dropuje bardzo dużo jakby, ważnych tekstów w, w, w swoich w, projektach. Zwykle nosi okulary. Kuba, jeśli to oglądasz, to cię pozdrawiam i bardzo jakby imponuje <grytanie> mi twoja praktyka. Już bardzo doceniam. Ale to nigdy jakby, musicie na to zwrócić, chciałem zwrócić Wam na to uwagę, to nigdy nie jest neutralne, prawda? Bo nawet jeśli właśnie i styl, jakby prezencja też jakby osoby typu nerd, e, będzie taka, że to są też po prostu e, bardzo merytoryczne osoby, które dużo mówią e, mądrych rzeczy i których jakby w, w ramach swoich projektów mają jakby... E, też takie długie, niekoniecznie mówią o samych pracach i artystach, ale bardzo często też mówią jakby o e, teorii czy takiej perspektywie, z której jakby interpretują to. A, I często też jest taki jakby taki, mm, taki introwertyczny też speech, nie? Że, że mało interaktywne tak naprawdę, ale bardzo niekiedy również bardzo porywający. Tutaj chciałem taki wskazać też trend, Uh, curator diva, bardzo jakby performatywny i queerowy trend. <laughs> uh, I w tym trendzie uh, uh, jest to Filipka Rutkowska, performerka, artystka, ale również kuratorka. Która jakby pracując uh, jeszcze w um, Fundacji Galerii Fox, ale jako asystentka galerii, wyemancypowała się do właśnie osoby, która organizuje. Performatywne oprowadzanie jest tym niesamowita. Po prostu jak jakby również swoim jakby, strojem, Stage Presence jest w stanie opowiadać o sztuce e, i, do, 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 i również e, e, dostarczać rozrywki. E, no ale również przez ciało, jakby, przez jakby, swoją jakby, praktykę performatywną, jakby również ucieleśniać właśnie te ideę i content, z którym jakby kuratorsko pracuje. A tutaj na przykład taką inną diva, curator byłaby, byłby Milovan Foranato, e, włoski kurator, kuratorka związany z Fiorucci Art Foundation, który też kuratoruje taki wspaniały performatywny cykl Volcano Ekstrawaganca, gdzie jako jakby taka osoba medytująca i diva jest trochę taką królową. No ale ja jednak po prostu wydaje mi się, że Eee, takie wychodzenie poza, powiedzmy, takie sztampowe role i stereotypy kuratorskie lepiej wychodzą artystom i artystkom. Tutaj jakby przykłady takich moich dwóch kolegów. Po lewej z Voyne de Voyne Sophie, performer i artysta wizualny i kurator, który prowadzi przestrzeń Eater Art Space. I to jest może taka kwestia i taki potencjał, który oczywiście nie jest to jakby oryginalne, to co mówię, że to właśnie artyści i artystki w roli kuratorów eee, tak naprawdę mają jakąś taką większą swobodę w tym, żeby pewne jakby formaty przełamywać i znosić powiedzmy tę hierarchię. Bo to, co robi Wojne w Either Art Space, to jest właśnie taki rodzaj jakby gościnności, to, to jest taka dość pankowa przestrzeń, w której on również mieszka, w której się odbywają imprezy, takie bardzo intymne jakby spotkania artystoki, i też to jest takie miejsce. Eventów, do którego, w które, które gromadzi jakieś środowisko. No ale odbywają się tam również wystawy i The Art Space również organizuje międzynarodowe projekty, takie jak Sofia Art space. Ale sam Wojn, jako performer, na przykład jakby w swojej praktyce kuratorskiej, na przykład uwzględnia jakby takie metody jak kolektywne śnienie. Jakby robił jeden taki projekt, jakby kolektywnie, kuratorsko, w którym jakby musieli jakby spać razem przez dwa dni i to, co im się przyśniło, było jakby ramą merytoryczną, powiedzmy, projektu potem. Tutaj inną jakby taką osobą, która performuje i kuratoruje jest też Lukasz Hoffman z Pragi, mój I to, o czym wcześniej wspomniałem, tyle byłoby na temat po prostu wizerunkowych e, i modowych aspektów tego, w jaki sposób można właśnie performować rolę kuratorstwa i w jaki sposób jakby wizerunek może e, wzmacniać czy służyć e, też mediowaniu e, Sztuki, ale chciałam teraz na przykład opowiedzieć o tym case, w którym to jakby performance staje się taką konceptualną ramą czy architekturą wystawy. Ten, ten punkt, o którym opowiadałem, gdzie jakby ta rola osoby kuratorskiej jest jakby obecna, wyartykułowana i w pewien sposób też jest jakby środkiem przekazu. I w związku z tym oczywiście chciałbym wam opowiedzieć o projekcie, który ja realizowałem wspólnie z Aurelią Nowak w 2017 roku w stronie sztuki aktualnej. To był taki jakby kolejny krok po, tym, po tej przygodzie z Spolen Performance, kiedy miałem okazję występować i w pewien sposób mm, e, no tą rolę kuratorską jakoś ogrywać. I wystawa Śmiechu Warte, jej koncepcja była inspirowana programem telewizyjnym Śmiechu Warte, czyli programem e, realizowanym przez Telewizję Polską w Szczecin w latach 90., którego prowadzącym był Tadeusz Drozda. Jak pewnie wiecie, program polegał na tym, że ludzie wysyłali swoje amatorskie filmiki w ramach jakby takich plebiscytów. E, te najśmieszniejsze, najgłupsze filmy były nagradzane i my inspirując się tą ramą jako że śmiechu warte było e, kręcone właśnie w Szczecinie w studiu Telewizji Polskiej Szczecin to postanowiliśmy zrobić taką wystawę na której prezentujemy śmieszne e, wideo arty, przede wszystkim młodych artystów i artystek i ale e, wernisaż był e, jednocześnie nagraniem programu na żywo nagraniem programu na żywo którego o. Reżyserem oraz jakby operatorem, a potem montażystą był Horacy Muszyński. Bardzo utalentowany artysta pracujący z filmem. Mam puszczę. To jest Aurelia Nowak. Uwaga. I ja byłem właśnie prowadzącym Aurelia była taką asystentką. Dokładnie w ten sam sposób, jak było w śmiechu Warte i tutaj na przykład stosowałem takie gafy, jak potknięcie się. Było dużo też suchych żartów, ale publiczność również miała. Mieliśmy też taki voice over i wskazówki, kiedy publiczność ma się śmiać i kiedy ma po prostu bić brawa. Ale to jest też na przykład, ale to jest też, czyli tutaj w ramach, jakby wystawa tak naprawdę jest docelowo odbyła się na, na YouTubie, to co teraz widzicie po montażu a, zrobionym przez Horacego, a, który to wspaniale jakby graficznie i też jakby wizualnie zramował, ale ona właśnie uwzględniała ten program i to jest też, to jest też taki jakby naj, jak największy projekt, w którym ja też a, czerpię mocno jakby z telewizji, którą uwielbiam a, i z takich formatów właśnie telewizyjnych, bo i z, z których bardzo często korzystam prowadząc różne spotkania i dyskusje um, i eventy. K zrobiłem kilka takich wydarzeń, w których właśnie wcielałem się w takiego TV hosta, takiego prowadzącego, um, realizując pewnego rodzaju powiedzmy, scenariusz czy format. I one były, to były różne, różne, różne eventy. Kiedyś robiłem takie talk show, który się nazywał Bara Bara, który Disco Gala, w którym na przykład wyreżyserowaliśmy to, że e, jako prowadzący zostałem oblany wodą przez uczestniczkę dyskusji, i ona wybiegła. E, więc, ale w tym przypadku, jakby były pokazywane prace różnych artystek i artystów, i na koniec publiczność wyłoniła e, ten najśmieszniejszy film. Wracamy do prezentacji, bo jeszcze mam kilka punktów, a tymi punktami były how to oprowadzanie w końcu. że Teraz w tej części chciałbym wam a, przedstawić kilka przykładów i pomysłów na to, jak można a, zrealizować, czy jak można jakby performatywnie podejść do. E, oprowadzania po wystawie, oprowadzania kuratorskiego, które wy też jakby, część z was jako artyści, artystki e, również jakby uczestniczycie, czy jakby też osoby, które organizują wystawy, to również też jakby pewnie będziecie miały, mieli okazję na swojej ścieżce e, mm, brać udział w czymś takim lub jakby realizować. Tutaj jako taki jakby ikoniczny przykład powiedzmy dekonstrukcji sytuacji oprowadzania E, wrzuciłem e, pracę Andrei Fraser, czyli takiej kanonicznej artystki, tworzą, jakby robiącej e, performance, pracę z, z, z gatunku krytyki instytucjonalnej. No i w tej pracy Museum Highlights a Gallery Talk, która jest z kolekcji Tate, ona wcieliła się w taką postać e, Jane Castleton, która e, oprowadzała po muzeum jako jakby całym budynku, wprowadzała ludzi również jakby za kulisy i jej jakby taki spoken performance e, właśnie odsłaniał również te i nazywał co wówczas jakby jeszcze w latach 90 nie było jakby tak obecne e, mechanizmy władzy i relacje związane właśnie z instytucją jaką jest muzeum. No i o, to też był jakby to też tak naprawdę ostatecznie był komediowy performance. Innym takim przykładem, który właśnie e, rozgrywa takim performancem, który bazuje na strukturze o, o, oprowadzania jest praca Dory Garcia, The Artist Without Works, A Guided Tour and Nothing, które chyba premierowo odbyło się w 2009 roku, gdzie e, publiczność tak naprawdę jest oprowadzana po, po wystawie jakby fikcyjnej, wystawie artysty, która Yy, nie ma żadnych, material, który nie, nie ma żadnych a, a, materialnych prac. Yy, I to oprowadzanie, osoba mówiąca, yy, jakby swój aktem mowy, która jakby też jakby bardzo interesuje tą artystkę, w pewien sposób jakby uruchamia jakby obraz wystawy i sytuację przestrzenną w widzach. To jest też podzielone na pięć części i jakby jest w takim lupie. Ale tego nagrania yy, jest takie. To, ta, ta praca, teraz Dora Garcia ma wystawę w Antwerpii, taką monumentalną, którą kuratoruje Janka Zielińska, i, i która jest wspaniałą kuratorką, teoretyczką i też praktyczką e, performance'u po części. Więc tam do końca maja, jeśli będziecie w Antwerpii, to możecie jakby reperformance tej pracy. Ale ja te dwa przykłady jakby mm, a, też a tutaj jak wrzuciłem, żeby właśnie pomyśleć jakby o bo to są takie dwa przykłady, które myślą jakby o prowadzeniu jako też performatywnym gatunku, i mogą po prostu być taką inspiracją do tego, jak można jakby go to rozgrywać, że jak można jednocześnie na przykład a, pewnego rodzaju jakby informacje, koncept przekazać, ale a, w ramach tego również jakby dodać takie elementy, które sprawią, że to będzie coś więcej niż. A, wyłącznie jakby taka rozmowa. I tutaj jakby moim jednym z takich powiedzmy przykładów, e, które ja lubię praktykować jest oprowadzanie komediowe, w którym jakby uwzględniamy, e, które uwzględniane są właśnie żarty, e, gafy. W przypadku takiego oprowadzania komediowego, które jakby na pewno po prostu rozbawi publiczność, sprawi, że będzie jakoś się jakby, będą się oprócz tego, że dowiedzą się dużo o wystawie i projekcie, będą się również po prostu dobrze bawić i widzą, jakby z, z dobrymi humorami. To w przypadku takiego oprowadzania ko komediowego, co jest ważne? Trzeba, um, bo tutaj wam sprzedaje wiecie, scenariusze, nie? Trzeba na pewno na samym początku wprowadzić jakby rodzaj, jakby takiej Komediowej ramy i postaci. Nie? Poprzez żart, jak ten, który ja powiedziałam na początku o mojej cioci Halusi i średnim wykształceniu. E, poprzez na przykład pewnego rodzaju gafę, jak ta po prostu, jak wywrócenie się o schodek. Ale ja na przykład teraz jakby chciałam Wam powiedzieć taki, taki klasyczny sketch, który można zrobić, czyli poślizgnięcie się na, na skórce od banana, <gry> e, który jest obecny w wielu po prostu filmach. To teraz po prostu Wam zademonstruję. <noise> Że podczas takiego oprowadzania na wystawie, jeśli na przykład jest banan na podłodze, to można po prostu zawsze na przykład wejść. <noise> eee, na przykład, wiecie, witamy, witamy Państwa, dzień dobry, witam na wystawie, która prezentuje to i to i tamto. I leży skórka od banana i robimy. Uu! o, o Ezo! I teraz o, ludzie od razu się śmieją, słuchajcie. Ludzie się od razu śmieją eee, i. I to jest taki, taki, taka gafa, taki sketch wprowadzający w... O, mi się nawet popsuły okulary. Więc teraz w tym momencie tak. Żałujecie mnie. Jest wam głupio, że to widzicie. A po, a po drugie, przestajecie mieć jakiekolwiek oczekiwania dotyczące po prostu mojego, mojego oprowadzania, prawda? Czyli jest to taki sposób gafa czy wpadka e, wprowadzająca, dzięki której oprowadzając zyskujecie tak naprawdę kontrolę nad publicznością e, poprzez właśnie te trzy rzeczy. I dzięki temu możecie po prostu już jakby swobodnie jakby ciągnąć wywód, w który jakby o, oczywiście jakby opowiadając merytorycznie o pracach, o wystawie, o założeniach i między jakby słowami a, Warto jest wplatać anegdoty o artystach i artystach oraz kulisy powstawania wystawy, na przykład można powiedzieć, bo to ludzi zawsze interesuje, co śmiesznego się wydarzyło na montażu, eee, czy jakieś takie właśnie prywatne informacje. No i warto jest również puentować, bo to e, ludzie chcą tego słuchać. E, warto również puentować, warto również wprowadzać puenty, czyli. Puenty pomagają i takie punch, tak zwane punchline e, w języku stand-upowym. E, I punchline pomagają jakby ustrukturyzować oprowadzanie tak że po prostu jak mamy punchline, mamy jakiś żart lub płyty dotyczące konkretnego rozdziału wystawy, konkretnej po prostu pracy, to jakby robimy to, ludzie się śmieją i można jakby przejść po prostu do następnego jakby kroku, następnej pracy czy części. Innym oprowadzaniem, które też jest zawsze bardzo jakby rozrywkowe i e, takie po prostu też daje ludziom dużo radości, jest oprowadzanie, które bym nazwał muzykalowym oprowadzaniem, w ramach którego możemy podejść do e, wystawy, jak do piosenki. I tutaj, jakby, jakby jednym sposobem na e, oprowadzanie muzykalowe byłoby zaśpiewanie jakiejś piosenki związanej z właśnie z wystawą na samym początku, a później jakby na podstawie tej piosenki jakby rozwijanie w oparciu o tą piosenkę, o to co się śpiewało, rozwijanie powiedzmy narracji podczas oprowadzania. Można też oprowadzanie muzykalowe rozbić na, że można ją rozbić na zwrotki, prawda? Że najpierw śpiewamy jedną zwrotkę, jeden refren, Potem opowiadamy o części wystawy, później śpiewamy kolejną zwrotkę, kolejny refren, a na koniec na przykład wszyscy śpiewają razem, nie? No i oprowadzanie muzykalowe, elementy muzykalowe można mm, też y, zrealizować w postaci dośpiewywania nazwisk i tytułów. Na przykład, jak przechodzimy, y, 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 jakby mówimy o jakiejś pracy, to możemy zrobić to w śpiewający sposób. Na przykład, obraz jagody do a kiedy nie, nie, nie mamy co powiedzieć, lub przechodzimy, śpiewamy la 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 la, la, la". <grym, <grym, i to są takie dwa gatunki, dwa po prostu scenariusze, które, które wam tutaj, który, którymi się z wami dzielę i które ja też czasem realizuję. No ale na koniec jakby, się, jakby też, bo ja tak mówiłem, że się skupiam bardzo na tym humorze, na tych gafach i na tej komedii że to jest dla mnie jakiś taki jakby język i sposób, w który, z którym bardzo jakby często pracuję i którym się posługuję, i też nim bardzo jakby interesuję, jeśli chodzi o pracę artystów. Tym się zajmowaliśmy właśnie na wystawie śmiechu Warte, Tym się jakby zajmuję po prostu jako osoba prowadząca, występująca w różnych kontekstach. No i co jest bardzo ciekawe. Ja. Rozmawiałem niedawno o tym właśnie ze swoją terapeutką, przygotowując się na ten wykład. Eee, że to jest też związane z tym, o czym mówiłem na początku. Eee, słucham? Tak. Nie, bo ja mówiłem na początku o tym, że ja mam właśnie tak to średnie wykształcenie. I mi się średnio, ja średnio lubię czytać książki i średnio lubię pisać i dlatego też po prostu eee, nie zaliczyłem tych studiów. I to... Eee, to jest tak, że to są bardzo ważne tak naprawdę narzędzia, bardzo ważne rzeczy, jeśli pracuje się kuratorsko, to jest praca intelektualna jednak, która wymaga jakby też yy, i produkowania wiedzy, i dystrybuowania wiedzy, a to nie jest moją najlepszą stroną. Więc ja się też na przykład w toku edukacji <grywania> przyzwyczaiłem do tego, że ja na przykład nie muszę... Yy, nie muszę bardzo dużo jakby pracować na to, żeby dostać dobrą ocenę, że jeszcze w podstawówce i gimnazjum jakby tak łatwo mi przychodziło zdobywanie dobrych ocen i pochwał. Więc po prostu w pewien sposób to wcieliłem na późniejszych etapach, gdzie tak naprawdę zamiast podjąć wysiłek w postaci jakby przeczytania jakiejś całej książki, Łapałem jakby poszczególne fragmenty, sklejałem je i korzystając ze swojej e, niezwykłej inteligencji, e, osobistego uroku, charyzmy i do wcipu, Po prostu potrafiłem po prostu wejść, e, jakby zachwycać. <laughs> I jakby mieć taki kuratorski passing tak naprawdę. E, bo no i, i, właśnie, i zwłaszcza, jakby to poczucie humoru ma taką funkcję, która w pewien sposób też Uh, I zakrywa te niedociągnięcia, jakby te braki uh, w moim, jakby uh, braki narz... brak na... pewnych narzędzi, prawda? Ale też uh, to ma taką funkcję, która pozwala mi właśnie się trochę jakby, zdy... jakby zdystansować od tych, powiedzmy, lęków uh, i tego jakby po kompleksów, które są z tym związane. No i tak na koniec po prostu to, co ja Wam mówiłem o tym jakby że ja tak naprawdę odkryłem i od początku trochę realizowałem coś takiego, co byłoby trochę odgrywaniem jakby, że po prostu tak patrzyłem na to, jak ktoś się zachowuje, jak ktoś robi i ja to jakby w, w pewien sposób sobie wymyślałem, że to jest moja rola, w której jakby się, <grym> się> w prostu wymyślam i którą jakby tak cosplayuję właśnie. Tak była skonstruowana na przykład, całe projekty jakby kuratorskie robiłem w ten sposób, że sobie dawałem taki task, jak na przykład w przypadku wystawy Przyjaźni Moc, że to jest gatunek, wystawa archiwalna, że teraz zajmuję się historią sztuki. Jestem jakby badaczką e, i pokazuję rzeczy w gablotach, I jakby piszę jakby, jakby tekst z przypisami e, i, i że w pewien sposób po prostu jakby mm, to był, um, to jest jakby moja tak naprawdę e, strategia. Która um, no, pozwala mi w jakiś sposób pracować, no. i tak. I to, jest, I to jest koniec. Już nie mam żadnego innego slajdu. Świetnie. Uh, Tomek, super. To bardzo ci Teraz dziękuję. Pytania, słuchajcie. Jeszcze coś chcesz dodać? A nie. Czy pytania. Tak, właśnie pytania. E, bardzo zachęcam do szybkiej rundki pytań do osoby kuratorskiej na temat e, performanceu przy okazji wystawi, wystawi, około wystawiniczego. Jakbyś w takim razie zakwalifikował stylówkę Michaliny Sablik jako osobę, którą O, właśnie. Tak Bo ja myślę, że ona jest pomiędzy alternatywką i bimbo. Że ona też jest trochę subkulturowa? Transgresyjnie pomiędzy. Tak. Okej, okej, okay, okay, hmm. zastanawiałam się. Dzięki, to szybkie. E, ja chciałam zapytać, czy um, zdarzyło Ci się być e, jakoś prześladowanym przez środowisko kuratorskie ze względu na Twoje podejście do kuratorstwa? Nie, ja przez to, że mam duży urok osobisty i charyzmę, e, czuję dużo wsparcia i e, raczej e, czuję, że wsparcia z, od strony koleżanek i kolegów, kuratorów i kuratorek. E, nie doszło do mnie żadne jakieś takie Przecież bullying, to jakby, wydaje mi się, że to się nie dzieje tak jakby in your face, mm. tak? E, ale, ale nie, ja tu raczej po prostu dużo, dużo, dużo wsparcia. I inspiracji, i też edukacji. Bo ja przez to, że nie skończyłem uniwersytetu, bardzo dużo też się nauczyłam, jakby z takich jakby poprzez takie korepetycje indywidualne. Między innymi od Katarzyny tutaj. Głupie pytanie. Ale tak mi się nagle przypomniało z sufitu, że. Dekady później dowiedzieliśmy się, że abstrakcjonizm ekspresjonistyczny, czy jak, to, jak tak się ten nurt nazywa, no Mark, Mark Rotko, Jackson Pollock i tak dalej, to, to był nurt, którego taką afirmację na rynku sztuki finansowało CIA. Możesz, od, możesz to odpowiedzieć nawet monosyllabicznie, ale ciekawi mnie, tak jakbyś dołączył do mnie w tej spekulacji, y, czy kurator y, pracujący z, z tymi metodologiami y, jest tak samo prawdopodobnie, mniej prawdopodobnie, czy bardziej prawdopodobnie, że się stanie świadomym albo nieświadomym y, takim usługodawcą w, w takiej akcji. W takiej akcji? Czyli w jakiej akcji? Czyli we współfinansowaniu powiedzmy. Nie we współfinansowaniu, bo kuratorzy i artyści nie finansowali, tylko byli finansowani w tej akcji. Mhm. Nie zrozumiałem do końca pytania. No i, y, y, lansowanie ruchu mhm. y, takiego zostało, zostało w niej dostrzeżony przez Departament Stanu, dowiedzieliśmy się to później. Potencjał polityczny mhm. takiej projekcji soft power i mhm. postanowiono inwestować w to. Mhm. I to jest, dlatego nazywam to pytanie z kategorii głupich, mm -hmm. bo to jest mocno spekulatywne. Mm -hmm. Pospekuluj zewnątrz, kurator, który pracuje wewnątrz takiego instrumentarium, jest mniej tak samo, czy bardziej, z bardziej z większym stopniem prawdopodobieństwa, może świadomie albo nieświadomie brać udział w takim. No, ja myślę, że przecież e, wiadomo, że sztuka jest uwikłana w procesy polityczne i powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, prawda? E, i, e, I jakoś e, brać to pod uwagę i od naszych, od tego na ile to rozpoznajemy, od jakby decyzji e, różnych i wyborów. A zależy to, no nie no, trzeba sprawdzać dla kogo i z kim się pracuje, za jakie pieniądze. To jest jednak też to kwestia, chyba to nie jest kwestia, to nie jest kwestia jakby narzędzi, jakimi się posługujesz, ale też pewnego rodzaju jakby etosu, który leży gdzieś indziej. Dziękuję. Mm. Ja jeszcze mam pytanie, bo y, wspominałeś na początku o czymś takim jak trzecia droga y, w hierarchii o, władzy, powiedzmy, mm. że jak rozumiem, że jak jesteś na przykład takim kuratorem nerdem albo bimbo albo tym smart casual, to tam epatujesz tą swoją pozycją, a jak ty, rozumiem, że ty reprezentujesz tą na przykład trzecią drogę, albo przynajmniej chcesz, to um, czy ty uciekasz w takim razie faktycznie od tej hierarchii? Myślisz, że y, jesteś od niej jakoś wolny, czy? Ym? No właśnie, absolutnie. To jest coś takiego pomiędzy, gdzie po prostu... A, no, że z jednej strony, że to czekaj, jak to, jak to powiedzieć? że To jest takie bycie pomiędzy, gdzie z pozoru e, nie powielasz jakby tego sposobu, jakby dystrybucji i kapitalizo też kapitalizowania widzialności, ale na koniec po prostu i tak to robisz. Lądujesz? To? I to jest na przykład przykład również na przykład wielu osób kuratorskich pracujących jakby z ideami, z ideami kolektywności i tak dalej, że niestety po prostu e, tak to jest jakby, że, 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 że będąc w tej roli kuratorskiej i tak jakby lądujesz bardzo często wyżej w tym łańcuchu i jakby na ciebie spływają kredyty. I dlatego mówię, że artystom się udaje lepiej przekraczać jakby te, 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 te schematy, no bo, bo oni jakby są, są trochę poza tym, nie? A to masz wizję, jak można by przekroczyć tą sytuację budowania? No mi się wieracji. wydaje, że, bo, bo, bo to jest tak, że nawet jak artyści realizują powiedzmy jakieś eksperymentalne praktyki kuratorskie, prowadząc jakby miejsca oparte na jakiejś alternatywnej ekonomii, na jakiejś jakby, nie wiem, bardziej jakby radykalnej myśli, gościnności, czy to jest nawet po prostu case Ruan Group, że na końcu i tak po prostu znajdzie się kurator, kuratorka, która jest w stanie jakby to opisać, w pewien sposób jakby yy, z powrotem jakby zasać do powiedzmy tego temu jakby e, dystrybucji wiedzy i, i, i władzy, no i kończy się na tym, że to jest jakby eksperyment artystyczny, który jakby realnie nie, e, no, nie wprowadza rzeczywistego modelu, tak, że nie wpływa po prostu na rzeczywiste praktyki kuratorskie, które jakby i tak pozostają powiedzmy w tej hierarchii władzy. Okay. No, nie jest po prostu tak, że artyści w roli kuratorów po prostu nie starają się o. Znaczy jakby nie zależy im na tej pozycji, bo oni walczą o pozycję w innym zawodzie, gdzie też ta walka o widzialność się odbywa, tylko akurat nie w tej profesji. Dokładnie. Więc, żeby jakby tego się pozbyć, to musielibyśmy w ogóle zrezygnować z, z zawodu kuratora. Z takiej ścieżki kariery. No tak, myślałem sobie o tym. Że tego artystom też tu łatwiej wychodzi, bo tam nie ma jakby ambicji, tych związanych jakby ze ścieżką kariery, która jednak dużo warunkuje, niestety. Well, no to z tym e, lekko podurym akcentem e, zostawiam już Państwa. E, bardzo dziękuję za aktywne też uczestnictwo, pasywne i aktywne uczestnictwo w tym. E, trzygodzinnym secie wykładowym. Jeszcze raz Tomek dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I spotkamy się za dwa tygodnie i tym razem będziemy rozmawiać o konserwacji sztuki nowych mediów. Ale Kasia miała więcej pytań.